Witajcie. Nazywam się Michał Bałazy, jestem ambasadorem kulinarnym Polski i szefem kuchni polskiego teamu wyścigowego Porsche. 2018 rok będzie czasem wspólnych spotkań i podróży kulinarnych na antenie telewizji TVT. Dzisiaj zabieram Was do moich ukochanych Włoch. Serdecznie zapraszam. Wieczór sylwestrowy to czas, kiedy spotykamy się z przyjaciółmi, by się pobawić i zjeść coś smacznego. Część z Was będzie bawiła się w takich miejscach jak chociażby to, Trattoria Bella Roma w Skrzyszowie. Ci, którzy zostaną w domu, mają twardy orzech do zgryzienia. Co przygotować, by zachwycić przyjaciół? No ale od czego macie mnie? Dzisiaj zapraszam Was w podróż do słodkiej, cudownej Italii. Zaczniemy od bardzo prostej, bardzo smacznej sałatki. Będzie to lekka sałatka, bo należy pamiętać o tym, że przecież wieczór sylwestrowy to wieczór tańców, więc nie możecie czuć się ciężko. Młody szpinak, szpinak baby. Wspaniały, cudowny składnik, który da dużo energii i będzie rewelacyjnie chrupał w naszej sałatce. Do tego mango i awokado. Pamiętajcie, bo awokado było dojrzałe. Niedojrzałe awokado ma bardzo nieciekawy smak. Otwieram. Wystarczy połówka. Kiedy awokado jest dojrzałe, nie ma problemu z usunięciem skórki. Kroję. I układam na sałatce. Odrobina mango. Mango jest bardzo słodkim owocem, dzięki czemu sałatka zyska bardzo przyjemny, egzotyczny smak. Mango pokroję w kostkę. Kolejny punkt programu, mini mozzarella. Mini mozzarella to cudowne kuleczki fantastycznej włoskiej mozzarelli, dodają rewelacyjnego smaku, a przede wszystkim świetnie wyglądają, będą doskonale komponować się z łososiem. A skoro o nim mowa, ja preferuję duże kawałki, tak aby było doskonale czuć w ustach, co jemy, więc 1, 2 i 3. Kiedy przygotowujecie sałatkę, chcecie ją ładnie wyeksponować, to pamiętajcie, że najlepiej komponują się produkty, które poza tym, że mają świetny kolor, to jeszcze mają bardzo ładny kształt. I nigdy nie 2, 4, tylko 1, 3, 5. Tak jak z kwiatami. Cytryna i limonka zawsze są mile widziane w sałatce. Zaczynam od cytryny. Wbrew pozorom, cytryna i limonka mają zupełnie inny smak. Fantastycznie komponują się w każdej sałatce, szczególnie w tej, w której jest ryba. Bardzo ważnym elementem sałatek jest pieprz. Nadaje smaku i niesamowitego aromatu. Należy pamiętać o tym, że do zup i wszelkich potraw, w których potrzebny jest miałki smak, pieprz mielimy bardzo drobno. Natomiast do steków, do ryb, do bardzo wyrazistych potraw potrzebny jest grubo mielony pieprz. Ostatnim elementem, jaki potrzebny jest w sałatce, by smakowała wspaniale, jest kropla dobrej jakości oliwy z oliwek oraz octu balsamicznego. Ja polecam najlepszy z najlepszych z Modeny. Sałatka prawie gotowa. Teraz musimy zadbać o to, żeby przypominała prawdziwą Italię. Więc 2, 3 listki bazylii,
i odrobina rozmaryny. Gotowe. Taka sałatka jest zarówno doskonałym starterem, jak i propozycją dla tych, którzy chcą mieć mnóstwo energii na cały sylwestrowy wieczór. Do sałatki proponuję białe wino. Dobre będzie też świetne włoskie lambrusco, lekko musujące, świetnie skomponuje się z łososiem. Po pierwszym tańcu czas na kolejny zastrzyk energii, tym razem tortilla, czyli Sylwester Last Minute. Placek do tortilli jesteście w stanie go kupić w każdym markecie. Wędliny. Najlepiej, żeby pochodziły z Włoch, wtedy będzie gwarancja, że są naprawdę pyszne. Uwielbiam włoską mortadelę. To zupełnie inny smak niż to, co znamy z polskich sklepów. Zobaczcie, odrobina salami. Sylwester to nie jest czas na gotowanie, to jest czas na tańce, więc musi być bardzo szybko, więc szybka mozzarella. Mozzarella, której używam do tej tortilli, zauważcie, że nie jest formą kulek. Chodzi o to, aby nie była mokra. W przeciwnym razie ciasto by było bardzo ciaprate, a nie o to nam chodzi. Kilka kropel pesto. Przygotowałem je z rukoli, szpinaku, orzechów pini, oliwy z oliwek i czosnku. Zawijam. Et voilà. Pierwsza gotowa. Przygotuję jeszcze dwie. Dziesięć minut, 200 stopni, piekarnik z termoobiegiem. Do zobaczenia za chwilę. Tortilla gotowa. Ostatnią rzeczą, jaką muszę zrobić, to nieco ozdobić talerz, na którym będę serwował. Pamiętajcie o tym, to jest naprawdę ważne. Każdą rzecz, którą podajecie swoim gościom, starajcie się podawać tak, jak najlepszym przyjaciołom, tak jakbyście oczekiwali tego sami w restauracji. Jakie to jest chrupiące. I znowu pamiętajmy, że jesteśmy w słonecznej Italii, więc odrobina dekoracji prosto z Włoch. Ale pachnie. Tak przygotowaną tortillę można podawać z sosem czosnkowym, o ile nie boicie się czosnku, albo z sosem pomidorowym. Oczywiście guacamole będzie też świetnym dodatkiem. Po tortilli czas na kolejną lekką przekąskę, tym razem bruschetta. Do bruschetty potrzebuję bagietkę, pomidory, czosnek, oliwę z oliwek, pieprz, sól i najważniejsze, patelnię. Dobrze, żeby była żeliwna, żeby dobrze przewodziła ciepło. Kuchnia włoska jest kuchnią mało skomplikowaną. Włosi to ludzie bardzo radośni, uwielbiają spędzać czas z przyjaciółmi, uwielbiają jeść, ale niespecjalnie lubią siedzieć przy garach. Dlatego wszystkie potrawy w kuchni włoskiej nie zajmują tak wiele czasu. Bagietka trafia na patelnię grillową. W czasie, kiedy będzie się grillowała, ja przygotuję pomidorki. Jedyne, co muszę z nimi zrobić, to usunąć gniazda nasienne. W tej chwili pomidory już nie mają takiego smaku jak te jesienne, ale postaramy się wykrzesać z nich wszystko, co tylko możliwe, aby bruschetta smakowała naprawdę po włosku. Przy tak przygotowanych pomidorkach można usunąć skórę, ale ja tego nie będę robił, ponieważ nie mam już 3 lat, wy chyba też nie, więc spokojnie można takie pomidorki zjeść ze skórą. Kroję dosyć drobno, ponieważ będą musiały zmieścić się na kanapce, nie spadając z niej. Z
Są oczywiście różne formy serwowania bruschetty, natomiast ta, którą pokazuję, to zupełnie podstawowa. Możecie dodać parmezanu, można dodać innego włoskiego sera. Natomiast ja nie będę dodawał żadnego sera. Przygotuję chrupiące grzanki, na nich umieszczę salsę z pomidorów z czosnkiem i oliwą. Czosnek to nieodłączny element kuchni włoskiej, ale także kuchni polskiej. Stosujemy od lat ten wspaniały, drogocenny składnik zarówno w kuchni zimnej, jak i gorącej. Czosnek najpierw zgniatam, aby łatwiej było mi go posiekać. I teraz drobno kroimy. Voilà. Dodaję do pomidorów. I zobaczcie, są dwa podstawowe składniki. Brakuje tylko odrobiny bazylii, którą również posiekam. Oliwa z oliwek. Świeżo mielony pieprz. Sól. I kilka kropel octu balsamicznego. Bagietki wędrują na talerz. Są chrupiące, są ciepłe. Salsa trafia na bagietki. Jeżeli spadnie, to nic się nie dzieje. Będzie nawet ładnie wyglądało, tak naturalnie. Jak we włoskim domu, jak u mamy. Ja bardzo lubię smak i zapach świeżo mielonego pieprzu, więc jeszcze odrobinę. Przemycę też mały polski akcent. Pietruszka. Pietruszkę dodaję do wszystkiego, czasem nawet do kanapek. Będzie fantastycznie komponowała się ze smakiem słodkiego pomidora, ostrością pieprzu i czosnku. Bardzo prosta, bardzo smaczna kolejna przekąska na długą sylwestrową noc. Są dania, które można przygotować w zaciszu domowym, ale są potrawy, które wymagają ekspertów. Jedna z najlepszych pizz, jakie jadłem na Śląsku. Trattoria Bella Roma, właściciel Marcin przy okazji Pizzerman. Marcin, co jest takiego ważnego, co jest najważniejszym składnikiem pizzy, żeby zawsze smakowała dobrze? Powiem tak, jeżeli chodzi o pizzę, wszystko jest ważne. Przede wszystkim półprodukt, od mąk, po sosy, mozzarella, nie używamy żółtych serów. Starajmy się zawsze używać mozzarelli, najlepiej freska, tak zwana świeża w postaci kuleczek. Nie musi to być mozzarella di bufala. Ale żeby to była mozzarella, naprawdę kochani, wszystko od podstaw, żeby miało dobrą jakość. Mąka, dobry sos i mozzarella. Wspominałeś o mozzarelli di bufala, moja ulubiona, ukochana. Rozumiem, że stosujesz ją również u siebie. Jak najbardziej stosujemy mozzarelli di bufala. Mam swoich klientów, którzy wręcz wymagają tej mozzarelli, także jest bardzo dobra. Tak, mozzarella di bufala to jest w sumie klasyka, najsmaczniejsza z najsmaczniejszych. Słuchaj, kwestia pieca. Ten twój jest wybitny. Jaką temperaturę osiągasz w środku? Powiem tak, to w zależności od ilości pizz, które w danym momencie potrzebuję wyrobić. W tej chwili może sprawdzimy. W tej chwili mamy 365 stopni, także w warunkach domowych nie macie, kochani, żadnych szans zrobić takie temperatury. Są oczywiście takie domowe piecyki. Można zrobić, ale trzeba mieć specjalny piec. Tutaj jest 365 stopni, jest to optymalna, 350 do 400 stopni. Jeżeli chodzi o pizzę napoletana, nawet do 450 stopni. W tej chwili robimy pizzę, przy 450 stopniach robimy pizzę 1,5 minuty, maksymalnie do 2 i ona jest
do wyjścia od razu. Także... Fantastycznie. Właśnie, bo tutaj jest kwestia też czasu, że musi to być dość krótki czas przy relatywnie wysokiej temperaturze. No nie oszukujmy się, w domu nie jesteśmy w stanie przygotować tak fantastycznej pizzy jak w pizzerii, natomiast no niewiele jest takich miejsc, które mogą pochwalić się piecem, jakim dysponujesz. To jest dla mnie to, co stworzyłeś, ta trattoria, to jest tak naprawdę mała Italia na Śląsku. Przygotowaliśmy kilka przystawek na Sylwestra. Zobaczmy, w jaki sposób przygotować wspaniałą pizzę. Kochani, a więc tak, jeżeli chodzi o ciasto, mąka. Ciasto nie jest świeże. Ono musi być dojrzałe. Dojrzałe ciasto minimum 24 godziny. Ja stosuję technikę 48 godzin. Ono sobie dojrzewa spokojnie w lodóweczkach. Nie będę zdradzał dalej tajemnic, bo to jest moja słodka tajemnica. Nigdy, przenigdy nie wałkujemy wałkiem żadnych. Ja to mówię delikatnie, nie wałcimy pizzy. Nie można. Robi się zakalec. Delikatna praca ręczna to jest podstawa. Nigdy nie używamy wałka. Ja jeżeli mogę Cię prosić, skoro już przygotowujesz pizzę, przygotuj moją ukochaną margaritę, najprostszą z możliwych. Królowa pizza. Tak jest, uwielbiam. Dla mnie kuchnia włoska jest kuchnią zdrową, kuchnią smaczną, bardzo szybką, bazującą na wyłącznie doskonałej jakości produkcie, bo tak naprawdę produkt dobry nie potrzebuje ani mnóstwa obróbki, ani wielu dodatków. Pani zobaczy, idealna tak zwana siatka glutenowa, że można rozciągać pizzę i ciasto nie pęknie. Można robić z nią takie o rzeczy. Rozciąga się, oczywiście jest granica pewna tego ciasta, poniżej milimetra, ale spokojnie można się bawić. Rozciągnięta margarita dla Michała będzie za chwileczkę. Sos, oczywiście przygotowany dzień wcześniej. Także odpowiednia receptura, żeby sos pomidorowy nie wsiąkał do ciasta, bo wtedy się robi zakalec. Jest specjalna mieszanka procentowa oliwy z oliwek, oczywiście ekstra virginy. Michale, pytanie. Oczywiście mozzarella świeża. Ach, okej. Naturalnie, że tak. Mozzarella. Układamy sobie mini mozzarelki. Należy pamiętać o tym, drodzy, że polska wersja pizzy to taka wersja mocno obiadowa. Czasem po dwóch, trzech kawałkach mamy już dość. To prawie tak jak wciągnąć roladę z kapustą i kluchami. Włoska pizza to bardzo delikatna, lunchowa, wieczorna przekąska, przy której można spędzić początek tak naprawdę wielkiej biesiady. Cieniutkie ciasto, niewielka ilość dodatków, włoski smak. Dokładnie, ująłeś to, Michale. Mozzarella świeża jest, ciasto rozciągnięte. Podsypiemy. Oczywiście to nie jest mąka, taka zwykła. Rozciągniemy ją troszeczkę. I do pizzy. No i teraz zaczyna dziać się magia. Maksymalnie do 2 minut będzie w piecu, także. I to jest taki moment jak spędzanie wieczora przy kominku. Można patrzeć i patrzeć i patrzeć i napawać się tym widokiem, a już za moment degustacja. To najwyższy czas, by zasiąść z przyjaciółmi przy wspólnym sylwestrowym stole. Przystawki już się na nim znajdują, zaraz dotrze pizza przygotowana przez Marcina. Kochani, na nowy rok życzę Wam samych sukcesów, wielu radości i mnóstwa chwil wzruszeń. Tobie, Marcin, aby ta cudowna trattoria Bella Roma przyniosła Ci mnóstwo satysfakcji i wielu gości zachwyconych, podobnie jak ja, tym, co robisz. Tą małą Italią, którą stworzyłeś na Śląsku. Wszystkiego dobrego. Zapraszam Was bardzo serdecznie na profil facebookowy naszego programu, a także na Instagram i inne media społecznościowe telewizji TVT.